nazywam się Karolina Kawula, jestem rzecznikiem prasowym Wisły Kraków. W imieniu klubu serdecznie zapraszam na materiał o naszym kierowniku Jarosławie Krzosce. Kierownik to tylko funkcja. Gabinet wprawdzie na drzwiach ma napisane, że to kierownik drużyny, ale ja jestem dla nich, a nie oni dla mnie. To ja mam pomyśleć o tym, jak będzie wyglądał ich dzień. Takim moim pierwszym bezpośrednim szefem, i tak jest w każdym zespole, jest właśnie pierwszy trener drużyny. Trenerzy generalnie mają swój świat. Oni myślą kategoriami swojej pracy, tego co dla nich najważniejsze, co dla nich w danym momencie jest najistotniejsze, i ode mnie oczekują pomocy w układaniu i realizacji planu, który oni sobie zakładają. Jarek jest niesamowitym wsparciem, jest członkiem, jednym z członków mojego sztabu, i ja nie wyobrażam sobie, jakbym mógł sobie dać radę bez takiego współpracownika, i nie tylko tutaj sprawy organizacyjne, ale również takie wsparcie i duchowe, i takie wsparcie czysto koleżeńskie jest niesamowicie dla mnie ważne. Radek też widzę bardzo się zmienił, porównując choćby jego poprzedni pobyt i ten teraz, kiedy został pierwszym trenerem, i zmienił się bardzo na korzyść. Osoba oddana sprawie, zaangażowana bardzo mocno, i co na przykład mi bardzo imponuje, na pewno mająca swoje zdanie, nie zawsze gdzieś tam przytakująca, ale mająca zdanie i takie rozsądne zdanie. Każdy pojedynczy mecz wygrany jest taką radosną chwilą. Wiadomo, że od czasu, kiedy pracuję takim absolutnym topem, to był mecz, po którym awansowaliśmy z grupy w Lidze Europy po spotkaniu na stadionie w Krakowie w 2011 roku. Bardzo mocno przeżywa, siedząc na ławce rezerwowych, wydarzenia boiskowe, i widać po nim, że po przegranych meczach jest mocno załamany, mocno smutny, a wygrane wręcz sprawiają, że promieniuje cała jego twarz. Ten proporczyk z APOEL-em bardziej przypomina mi o porażce niż o sukcesie, bo to był chyba drugi moment, kiedy Wisła była o wyciągnięcie ręki od Ligi Mistrzów. W piłce generalnie tak jest, że te chwile radości przeplatają się z gdzieś goryczą. Pamiętam wysokie zwycięstwa po 5-6-0, ale pamiętam też 0-7 na stadionie przy Łazienkowskiej. Także takich chwil, które zapadają w pamięć, jest naprawdę mnóstwo. Trudno sobie wyobrazić Wisłę Kraków bez Jarka Krzoski, który jest taką ikoną naszego klubu. Zresztą ma na swoim koncie 455 meczów w barwach Wisły.